Witajcie, z tej strony Piotr Dudek. Piąty odcinek magazynu Do Kosza, tylko na kanale Dudek TV. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy króciutko o sędziach, naszych rodzimych arbitrach. Wszystko za sprawą oczywiście niedawnego meczu Rosa Radom kontra Legia Warszawa. Wiele osób miało sporo pretensji do sędziego Trawickiego. Powiedzmy w ten sposób, sędziowie też się mylą. Są mecze, w których są nieco zagubieni, podejmują troszeczkę dziwne decyzje, nie do końca sprawiedliwe, delikatnie rzecz biorąc. Natomiast żeby wypatrzyli wynik meczu, nie, absolutnie. A czy zacznijmy od tego, ja już o tym pisałem na Twitterze, że niewiele osób zna przepisy. W sytuacji rzutu Trottera i blokowania Rubinsteina, no, faul był ewidentny. W ogóle nie ma czym rozmawiać. O tym na Twitterze rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy, analizowaliśmy. Natomiast mnie troszeczkę to dziwiło, ta cała analiza, bo sytuacja była no, bardzo prosta do oceny. Tutaj spójrzmy na przepisy. O tym wspomniał Janek Dermanowski. Artykuł 33.6. Zawodnik, który jest w powietrzu. Zawodnik, który wyskoczył z miejsca na boisku, ma prawo opaść na to samo miejsce. Ma również prawo opaść na inne miejsce na boisku pod warunkiem, że w momencie wybicia się zawodnika miejsce lądowania oraz bezpośrednia droga pomiędzy miejscem wybicia się a lądowania nie była zajęta przez przeciwnika. Jeżeli zawodnik wyskoczył i wylądował, lecz siła jego rozpędu spowodowała jego kontakt z przeciwnikiem, który zajął legalną pozycję obronną w pobliżu miejsca lądowania, to wówczas zawodnik skaczący jest odpowiedzialny za to zetknięcie. Przeciwnik nie może wejść w drogę zawodnikowi, który jest w powietrzu. Wejście pod zawodnika będącego w powietrzu i spowodowanie z nim kontaktu stanowi zazwyczaj faul niesportowy, a w pewnych wypadkach może być faulem dyskwalifikującym. Rubinstein w obronie nie tylko wysunął się do przodu, nie do tyłu w bok, tylko do przodu, ale także przy zetknięciu z parkietem wystawił nogę. To mogło się skończyć naprawdę groźną kontuzją Trottera. Także faul ewidentny. Ja bardzo szanuję trenera Legii, natomiast no, zachował się nieodpowiedzialnie, o tak bym to określił. Wtedy poszła seria tych punktów. Troszkę zespół się podłamał. Spasy zostały odesłane na trybuny i była wielka zadyma. Powtarzam, bardzo szanuję to, co robi Legia Warszawa w tym sezonie. Zespół naprawdę wygląda bardzo obiecująco. Zresztą o tym już w poprzednich magazynach wspomniałem. Natomiast tutaj sprawa była ewidentna. Czyli generalnie zasada jest taka. Sprawdzajmy przepisy, interesujmy się tematem, a później komentujmy. Nerwy puszczają, nie będę teraz złośliwy, nie będę wymieniał komu z imienia i nazwiska. Chodzi o dziennikarzy, czy tam ludzi uchodzących za dziennikarzy. Nie chcę czego kija w mrowisko walić, ale jako ciekawostkę podam, że także bardzo nieprzychylne tweety pisał, w tym jeden w języku polskim, Obrad Fimicz, jeden z mocniejszych agentów na rynku koszykarskim. Ja to umieściłem na swoim Twitterze. Wszystkie linki do sytuacji, o której mówię, Rubinstein, Trotter oraz tweety Fimicza będą w linku w opisie, tak? Słuchajcie, i Obrad Fimicz skrytykował strasznie sędziów, nie? Strasznie pojechał z nimi. Natomiast bądźmy szczerzy, nie wierzmy w bajki. Fimicz jest agentem i trenera Spasewa w Legii i kilku zawodników właśnie warszawskiego klubu, więc obiektywny no ni cholery nie jest. Także powtarzam, ja przyznaję, są mecze w polskiej lidze koszykówki, w których naprawdę błędów jest sporo, są zadziwiające. Natomiast one są generalnie w dwie strony.
Także sugestia Fimicza, że to może jakaś mafia sędziowska, układanie meczów, no... Między bajki włóżmy. A propos Fimicza, teraz przypomniało mi się, że kilka lat temu też była głośna sprawa odnośnie Fimicza kontra Przemysław Zamojski, Adam Chrycaniuk. On pracował przy ich kontraktach w Zielonej Górze. Natomiast w ostatniej niemalże chwili zawodnicy stwierdzili, że nie chcą z tego agenta, chcą innego. I tam była spora zadyma. Sprawa poszła do BAT-u. I sąd orzekł, że rację miał Fimicz. Panowie, jak dobrze pamiętam, w sumie około 80 tysięcy złotych musieli zabulić. To tak kwestia oczywiście ciekawostki. Powtarzam. Sprawdzajcie, uczcie się, edukujcie się i wtedy wygłaszajmy opinię, dyskutujmy i nie krzyczmy sędzia kalosz, delikatnie mówiąc, tylko na spokojnie, bez zbędnych emocji przeanalizujmy sytuację, wyciągnijmy wnioski i powiedzmy o tym głośno. I pamiętajcie, sprawdźcie zawsze kto co mówi, bo generalnie prawie w środowisku nie ma osób niezależnych. No ja jestem niezależny na maksa. Mówię, piszę jak jest od wielu, wielu lat. Natomiast reszta ma jakieś zależności, tak? Ten pracuje przy meczach, ten komentuje te mecze, tak? Ten robi wywiady, jak gdzieś jakiś ma jakąś fuchę w PLK, PZKosz. Jemu nie wypada, inny ma jakieś układy, zlecają jakieś kwestie graficzne, informatyczne, obsługi IT, też nie powie złego słowa, no bo zaraz od koryta go opędzą. Fimicz także miał w tym swój pomysł, miał w tym pomysł na to, żeby walczyć o swoich zawodników, ale też miał pomysł, jak zrobić, jak to mówią, jak to się teraz mówi, tak gówno burzę, tak? Czyli aferę z niczego, bo nic złego się nie stało. Ale on też nie był obiektywny w tej sytuacji, no bo ma swoich ludzi w Legii. Także bądźcie czujni, dzięki za oglądanie filmu, proszę o subskrypcję, łapki w górę, komentarze, dyskutujmy, widzimy się w następny poniedziałek w kolejnym wydaniu, w kolejnym odcinku magazynu Do Kosza. Trzymajcie się, pozdrawiam.